Gmina Mikołajki może pochwalić się nie tylko piękną przyrodą i krajobrazami, ale także dobrą infrastrukturą turystyczną. Dowodem tego są dwa drugie miejsca dla lokalnych kempingów w konkursie zorganizowanym przez Polską Federację Kempingu i Karawaningu. Ogólnopolski konkurs Mister Camping organizowany jest od 47 lat we współpracy z Ministerstwem Sportu i Turystyki oraz Polską Organizacją Turystyczną. Zajęcie drugiego miejsca to wielkie wyróżnienie, zgodnie przyznają właściciele mikołajskich obiektów. Znaczy to dla nas jakiś tam prestiż, znaczy to dla nas satysfakcja z tego, co robimy. Poza tym możliwość spotkania się w tym gronie wszystkich osób, które zajmują się w tej branży prowadzeniem kempingów. Dzięki punktom uzyskiwanym co roku za miejsca w trójce najlepszych kempingów, my po prostu zyskaliśmy w konkursach na dofinansowanie, duże dofinansowanie jak na naszą firmę, bo około 2,5 miliona złotych i dzięki dodatkowym punktom uzyskanym za m.in. osiągnięcia dotychczasowe w tych rankingach. Tam po prostu w kryteriach konkursowych są nagrody i wyróżnienia rankingowane. Wielu gestorów na Mazurach narzekało na ubiegłoroczny sezon letni. Nie sprzyjała pogoda ani informacje o kryzysie. Jednak w gminie Mikołajki ośrodki nie narzekały na brak turystów, zapewniają właściciele obiektów. Co ich przyciąga? Jeszcze takie może nie do końca scywilizowane te miejsca. No sentymenty trochę, chociaż już coraz mniej z sentymentów. No ale przede wszystkim no taka ta czystość jeszcze przyrody. No i myślę, że troszkę może cenowo. Jakoś tam wyszło w ten sposób, że wrócili do nas ci goście, którzy przez kilka lat szukali wypoczynku dla swoich dzieci za granicą. Okazało się, że niekoniecznie jest tam taniej. Okazało się, że w Polsce jest też co robić. Mikołajskie kempingi nastawiają się na karawaning, ale korzystają z takiego rozwiązania głównie obcokrajowcy. Dlatego w ofercie są także miejsca dla osób, które nie przyjeżdżają do naszej gminy własnym kamperem. To jest turystyka zagraniczna. W 99% w Polsce turystyka karawaningowa znajduje się w powijaczkach. Jeszcze trochę musimy poczekać, ale już pojawiają się pierwsi turyści, których stać na własne kampery i na organizację jakby indywidualną własnego pobytu. Wybierają sobie te miejsca, za czym przyjadą. Nie są to goście przypadkowi. Oba mikołajskie kempingi w konkursie Mister Camping wyróżnione są kolejny raz z rzędu. Świadczy to o tym, że turystycznie gmina jest bardzo dobrze przygotowana. Możemy chwalić się nie tylko przyrodą, ale także doskonałą infrastrukturą.